Tak jak urodzisz się skromnym, no to nie da się wyplenić tego. Wiem, że lubicie, jak wam pokazuję rzeczy dla lejci. Czego jestem cały połamany, jak dzieciak się dałem zrobić na siłowni. Takie świeczki, takie... Nie wytniemy takich rzeczy. Jestem mamelka, czy ktoś chce mnie na ferie na 2 tygodnie? Wiadomo, że szukam ujęcia 5 minut najlepszego. Hejo! Słuchajcie, dzisiaj mam bardzo ważny dzień. Chciałabym tym dniem się z wami podzielić. Lejcia też, bo to jest naprawdę dla nas duże wydarzenie. Uwaga, mówię, jakie to wydarzenie. Mój mąż zabiera mnie do galerii handlowej. Słuchajcie, wiecie, jak długo nie byłam? Normalnie szok, bo po porodzie, jak wróciłam do życia i zdrowia, to chodziliśmy bardzo często do galerii, bo wiecie, waga mi skakała, więc te ciuchy trzeba było kupować. Trzeba było. No, a teraz już jestem w takiej wadze okej, stojącej w miejscu, więc już nie ma takiej potrzeby latania po galerii, ale dzisiaj się cieszę, bo jedziemy. I mam taki plan, że wezmę kamerę i pokażę wam, może będą już jakieś fajne dekoracje wielkanocne, takie do domu, bo w sumie to bardziej mnie cieszą na starość zakupy do domu niż dla siebie, więc będziemy pewnie chodzić po takich sklepach typu TK Maxx na ten dział domowy, jest H&M dział home, więc tam też pójdziemy i jak będzie coś fajnego, to wam pokażę. Liczę na jakieś fajne rzeczy wielkanocne, najbardziej bym chciała, żeby w TK Maxxie była jakaś taka duża ozdoba wielkanocna. Chciałabym, wiecie, nie kupować 100 pierdół drobniutkich, tylko jedną dużą. Najlepiej taką, wiecie, wysoką, taką gdzieś dotąd dużą, na przykład dekorację typu wielki zając wielkanocny. Z ceramiki, jakieś takie fajne rzeczy. To było coś fajnego, zobaczymy co będzie. No i ja z tej okazji się tak odwaliłam. Dla mnie to jest odwalenie. Ja wiem, że nie mam sukienki, brokatów i w ogóle, ale dla mnie to jest mega odwalenie, bo na co dzień, no to wiecie, no nie chodzę sobie, o, mam dekolt. Nie pamiętam, kiedy miałam dekolt. Nawet generalnie nie za bardzo nie lubię dekoltu, bo wtedy nawet jeśli go mam, to chodzę i ciągle, wiecie, bluzkę podnoszę. Dobra, nieważne, idziemy do galerii. A wiecie, co jest najlepsze? Tam jest kebab. I ten kebab jest pyszny. Kebab Berlin, sieciówka, on jest najlepszy, Boże Święty. Najlepszy. I tak szczerze, szczerze, ale tak na maksa szczerze, nie? To tylko dlatego kebaba tam chcę jechać. A Miłosz myśli, że na zakupy, ja się tak cieszę. No dobra, zakupy też wiadomo. Ale kebab... Dla kebaba tam jest. Wam coś pokazać. Widzicie, co ja robię? Od razu mówię, że ubrałam dekolt, a szczególnie jak wiem, że ktoś na mnie patrzy, bo wy na mnie teraz patrzycie, no to pierwsze, co robię, to bluzkę podnoszę do góry. Tak jak urodzisz się skromnym, no to nie da się wyplenić tego. Dobra, nieważne. Wiem, że lubicie, jak wam pokazuję rzeczy dla lejci. I znowu coś dla niej mamy, więc wam pokażę, jakie super, bo w sumie one są, kupiłam jej buty, ale one są nowe, jeszcze nie rozpakowane, a teraz jak już wychodzimy z domu, to pewnie Miłosz już mówił, że będzie chciał je założyć, bo tam, wiecie, outfit, Miłosz zawsze mówi outfit za 7 koła, więc ona będzie prawdopodobnie te butki już teraz miała ubrane. To mam ostatnią okazję, żeby wam zrobić taki unboxing z kartonu, więc kupiliśmy jej takie butki. Przecież jak zobaczyłam je na żywo, to miałam jeden wielki pisk, teraz wam go oszczędzam, bo normalnie moja reakcja to byłaby taka aaaa, i cały czas po prostu ekscytacja na maksa, no przecież one są tak słodkie. Coś, czego nie było widać na stronie, jak zamawiałam. Te sznurowadła, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale na żywo to dopiero zobaczyłam. One są całe, słuchajcie, w brokacie różowym. Myślę, że będzie dla niej w sam raz na taki... taką porę roku przejściową, bo na lato nie, one na lato są za grube, one są takie ciężkie, wiecie, toporne. I jak już zamawialiśmy jej te butki, to jeszcze nam się spodobał taki komplet. Jest taki słodki. Chyba imitacja panterki, ale z bliska to są kwiatki. Sama bym taki chciała. No mega słodkie. Widzicie, jaki to jest rozmiar? To jest na 18 miesięcy, a Lejcia ma 10. Mówiłam, że ona jest po prostu tak duża,
że musimy kupować jej ubranka w takich większych rozmiarach. Dla siebie oczywiście nie kupiłam nic, nie było nic takiego fajnego, ciekawego. No dla Lejci mi się te butki spodobały strasznie, Miłoszowi też, dresik też nam się spodobał, więc od razu to zamówiłam, a dla siebie tym razem nie zamówiłam nic. Także to wszystko, koniec unboxingu, ale teraz jedziemy do galerii, do Bydgoszczy, więc jak coś tam kupię, to na pewno wam na koniec filmu pokażemy co. Powiedz teraz jeszcze. Teraz akurat? Tak. Jemy obiad. Spójrz na jemy mnie. Jemy obiad z Lejcią. Nie, powiedz to, co do mnie powiedziałaś. Jestem cała brudna od rosołu. Powiedz, co do mnie powiedziałaś. Że wyglądasz jak romantyczny Włoch. Co dalej było? Mam to powiedzieć? No. Który chce mnie podermać. Bo się namigawisz cały czas. No, pani w komentarzach pisała, że u nas są iskry. Witajcie kochani, ja dzisiaj jestem taki opóźniony jakiś, ale nie w rozwoju tylko. Wstałem o godzinie 11, pytajcie dlaczego jestem cały połamany, jak dzieciak się dałem zrobić na siłowni. I stwierdziliśmy, że dzisiaj jest dzień wyjazdu, więc jedziemy do Bydgoszczy i znowu jestem opóźniony, dziewczyny już są ubrane, a ja dopiero jestem w proszku. One już w butach czekają, w kurtkach, ja muszę się dopiero ubrać. Jestem cały dzień dzisiaj ostatni, nie wiem dlaczego tak jest, masakra. W każdym razie jedziemy dzisiaj do galerii, do Bydgoszczy. Mamy coś dla Lelusi, pochodzimy trochę, popatrzymy, może coś jeszcze fajnego wpadnie w ręce. Może jakieś dekoracje na święta, wielkanocy. Zobaczymy. Zawsze jest tak, że ja czekam na nie już ubrany, kurde, gorąco mi czekam, aż one się w końcu wybiorą, a dzisiaj jest zupełnie odwrotnie, nie wiem, pierwszy raz w tym roku coś takiego. Także zbieram się szybciutko, lecimy, pakujemy się do auta i lecimy, jakieś kolejne relacje, no to już pewnie z galerii wyślemy. Mówiłem, że następna nagrywka będzie w galerii, ale kłamałem, bo jeszcze jedziemy na Orlen i pokażę wam, jak kupuję kawkę. A, no i idziemy starym autem, bo nowe się popsuło. Kicia popsuła najpierw... No jak znowu ja? Ale w każdym vlogu ja! Najpierw złapała panę, a potem dzwoniła drugi raz, że mam pełną kontrolek, no i popsuła mocno. Jak ja zepsułam? No nie! Przecież jak... No nie! No miłość. Dobra, taka prawda. No ale jak ja zepsułam? No i w nagrodę idziesz do galerii. No zepsułam. Ona już nie lubi tym starym autem jeździć, a ja jeszcze mam taki sentyment, dosyć lubię. I ona się z mnie ciągle śmieje, że mam tym jeździć. No dobra, to nie jest tylko na podwyższeniu. Proszę bardzo, dach panorama jest, jedzie, jedzie. Dobra, lecimy na oven, po kawkę. I mamy takie dobre ciasteczka. Takie ciasteczka, nie? No bo zawsze do... No w żabce też kupuję kawę, jak wchodzę do żabki, to szukam jakiegoś ciastka też do kawy, bo Kićka bez ciastka nie wypije. No bo do kawy musi być słodkie! Tak moja prababcia cała zawsze mówiła. No i znalazłem takie suflety czekoladowe, bardzo dobre. Kupiłem jeden dzień, drugi dzień i na trzeci dzień przychodzę i tych sufletów już nie było. No i pytam się pani, czy mogę sobie kupić jeszcze takie suflety, bo już nie widzę ich na półce, może gdzieś jeszcze ma. Ona mówi, no coś mi tak mignęło na magazynie. No i poszła na ten magazyn, czekam chwilę. Wraca, no i patrzy, ma, trzyma w ręce te suflety i ten pyta się, ile ma, ile chce. A mówię, wszystkie. A no jak wszystkie? Mówię, no wszystkie. No, to poszła ona z powrotem na magazyn i przyniosła cały karton. No i okazało się, że w kartonie jest 12 sztuk, także nie zbankrutowałem. Za całość zapłaciłem to chyba 6 dyszek, bo one po piątce są. Także jesteśmy zadowoleni, mamy zapas teraz tych ciasteczek i wszędzie, teraz jak idę do pracy, to biorę sobie ciasteczko do auta, jak jedziemy, to wrzucam ciasteczko. Zawsze są przy nas, a są pyszne. A potem twoja żona tam wygląda jak ciasteczko. Parkujemy i lecimy po kawkę. Jak ktoś codziennie pije kawę, to nie znaczy, że jest uzależniony, to znaczy, że lubi pić kawę. Z tej serii kula i ona się tak trochę skulkowała, wiesz? To też się może skulkować. To co mi się podoba, to się nie podoba mojemu mężowi. Ale wiesz co bym kupiła? Takie świeczki, takie nie? I wkłady, takie świeczniki do nich. Szukajcie, znajdziecie. Tu są. Ale brzydkie, no. Ale ładniejsze. O kolor chodzi. Słuchaj.
posłuchajcie, bo nie uwierzycie, jaki mamy rozwój sytuacji. Jest już następny dzień. Przyjechaliśmy teraz do Dżysku, więc pójdziemy wam pokazać, co tam jest. A wczoraj w Bydgoszczy nie było nic, więc nawet nie nagrywaliśmy. Co ty, Miłosz, robisz? Miłosz stoi na wprost kamerę i tak robi. Czyli co mam się... W ogóle w sklepach nie ma wielkanocnych rzeczy. W TK Maxie była taka drobnica wielkanocnych rzeczy, ale takie bardzo niewiele i takie właśnie malusie drobnica, więc nic nie kupiliśmy wielkanocnego. Kupiliśmy fotel tylko. W sumie nie planowaliśmy, że kupimy fotel, ale bardzo nam się spodobał, więc kupiliśmy. No i w smyku byliśmy, kupiliśmy Lejci pełno zabawek, bo potrzebowała po prostu teraz zabawek. Obciąłem sobie bradę na krótko i zostawiłem wąsa. A ten wąs moją bubcią trząs. Nie wytniemy takich rzeczy. W ogóle nie ma wycinania, tam nie uznaję wycinania. Wycięcie to może być tam na jakieś takie, wiesz, że jest chwila pauzy, tam, że nic nie mówię. No to można wyciąć. Ale takie rzeczy, co powiedziałaś, to już jest powiedziane, to już wszystko w mojej głowie siedzi. To czemu nie mają widzowie o tym wiedzieć? Wszystko kupię... W ogóle może nie każdy wie, co to jest Dżysk, bo mówi się Isk albo... Isk! Scandinavian Sleeping and Living. No. Jakby co, to ja w Dżysku kupuję T-Lighta. Co? T-Lighta. A wiesz, co to jest? No, świeczuszka dla ten... podgrzewać. A po co ci? No bo najtańszy. Dobra, robię SLU. Jakby dać to, nie? I do tego świeczkę. Kupimy nowy dywan i Amelka go osita. A niech ma dziewczyna podkład higieniczny. Taki bucho z frędzlami. A koko! Wiedziałam! Że nic nam się nie podoba, nie ma nic wielkanocnego i chyba nic nie kupimy. Ja tak nie lubię, wtedy mam zły dzień, jak nic nie kupię, nie? Tak. My potrzebujemy firanki. Nie potrzebujemy. Potrzebujemy. Do czego niby? Do czego są potrzebne firanki? No, odpowiedź czego? A, na okno. Odpowiedź B, do niczego. Odpowiedź C, zastanówmy się. Znalazłam jeden. Ktoś mi rozpakował. Chcesz kupić? Wszystkie kosztują 12,50. To jeden? A ile? No to będzie taniej. Powinno styknąć. Patrzcie, tu są Miłosza zakupy. A to moje. Teraz idę na siłownię. Kićka zostaje sama z tym całym barłogiem. Na zdrowie. Ona mówi. Nie zostawiaj mnie. Proszę. Nie zostawiaj mnie, bo czarne, puste niebo, pusto jest ile. Please don't leave me here. Nie możesz iść na siłkę i mnie z nimi wszystkimi zostawić, rozumiesz? Muszę. Bo to jest dyskryminacja. Dobra, teraz jeszcze jedną informację. Nie możesz mnie zostawić. Nie da rady. Po prostu. Ty idziesz na siłkę, ja zaraz z plecaczek i za tobą. Idziemy. Pięć epików w domu, to naprawdę przemyślcie to dobrze. Da się żyć, da się, naprawdę się da, tylko no... Nie da. Oni mają takie emocje, jak my wrócimy, że tak się cieszą, że potem zostaniemy na najbliższe 6 godzin i szaleją przez 6 godzin najbliższe. W ogóle co ty kłamiesz, jak przemyśleć? Co przemyśleć? No co, no właśnie. Przemyśleć, czy będą mieli 5 psów? No. Po prostu nie miejcie 5 psów, bo to jest głupota. Nie, to nie jest głupota. Jest głupota, no miłość. Tak, no. A potem jak się do ciebie przytulą na wieczór, to oje, no jak was kocham, jakaś jest. Amelka, nie gryź mojej myszki. Amelka, nie. Zostaw to. Amelka, myszkę oddawaj. Amelka, tak on daje w kość. Boże, bo Amelka to jest taki rojbe. Jak ona broi. O. Cześć, jestem Amelka, wszystko gryzę, jestem sceniackiem, tak, wszystko już, meble do wymiany, listwy, kable, wszystko do wymiany. Może chce mnie ktoś na ferie zimowe? Jestem bardzo fajnym pieskiem, przyjemnym, jak widać. Pogryzione kable, no dwie dychy, listy podłogowe, no to praktycznie w całym domu są do wymiany. Wszystkie ma pogryzione. Moja ręka pogryziona. No nie wiem, z listwy z 500, szkody na życiu i zdrowiu to tamtego to jest bezcenne. A futryny ma pogryzione i drzwi, nie? Wszystko gryzie. Wózek, lejci gryzie, wszystko gryzie. Aha, i jeszcze całą sztukaterię w kuchni ma pogryzioną. No dobra. Tak, od frontów kuchennych. Wszystkie szafki, tak, wszystkie fronty. Jest, to mam Melka, czy ktoś chce mnie na ferie na 2 tygodnie? Szukam cioci i wujka na 2 tygodnie na ferie zimowe. Jestem super facetem. Super kobiety, to już kiski sprawka.